Dzisiaj będzie nietypowo, bo krótko i na temat odżywek. Nie mieliśmy nagrywać tego filmiku. On miał się ukazać później, ale z uwagi na wiele telefonów, które trochę nam, nie ukrywam, przeszkadzają w pracy hodowlanej, bo za chwilę mamy sezon, a wy wciąż dzwonicie, postanowiliśmy nakręcić krótki film o tych odżywkach, jak one powstały, o co tutaj w ogóle w tym wszystkim chodzi, bo nie jesteśmy w stanie wam tłumaczyć indywidualnie, skąd to się wzięło i rozmawiać z wszystkimi przez telefon. Może krótko, producentem odżywek jest firma Animus X. Produkuje te odżywki mój kolega Mariusz Oliwa ze swoją grupą pracowników i trenerów. Ja nie ukrywam, że pomysł odżywek i te odżywki zostały wyprodukowane, wzięły się w ogóle i pojawiły się na wspólnym projekcie moim i Majka. Jak do tego doszło, co to są za odżywki, o co tu w tym wszystkim chodzi, za chwilę krótko wytłumaczę. Na początku naszego sportu gołębiarskiego wiadomo, że próbowaliśmy różnych medykamentów hodowlanych. Jest tego na rynku bardzo dużo. My nie kwestionujemy produktów czy poszczególnych firm, ale po 2-3 latach hodowli po prostu można było szaleć, bo na tych półkach stało bardzo wiele produktów. My też żeśmy ulegli tej całej manii. Tylko że po 2-3 latach przyszedł moment na spokojną analizę. Ja nie ukrywam, że tutaj w tych odżywkach czy w takich historiach typowo sportowych, no za to odpowiadam ja. No i obudziłem się po 3 latach, jak dokonałem analizy tego, co podaję na gołębniku rozpłodowym czy nawotowym. I na przykład okazało się, że w ciągu całego tygodnia lotowego podaję 3-4 razy witaminę B-kompleks. Ta witamina B-kompleks na przykład znajdowała się w witaminie B-kompleks, którą podawałem w elektrolicie jako cyjanokobalina, czyli witamina B12, również też w regeneratorze wątroby. Jak uświadomiłem sobie, że 4 razy w tygodniu mimowolnie w różnych proporcjach, ale jednak podaję tą witaminę B-kompleks, stwierdziłem, że coś jest nie tak i na pewno nie działa to tak, jak ma działać. Wiele odżywek, na przykład, nie wiem, aminokwasy, nie działały tak jak kiedyś na mnie w sporcie. Ja trenowałem sport i na przykład jak miałem 115 kg typowego mięśnia, jeszcze byłem zawodnikiem, to po wypisiu 10 mg aminokwasów wierzyłem, że te aminokwasy działają. Jeżeli chodzi o aminokwasy dostępne na rynku, nie będę mówił jaka to była firma, ja dawałem te aminokwasy, ale nie widziałem po gołębiach jakichś poprawy. No i postanowiliśmy krótko za okiem po rozmowie, że postawimy na swoje produkty, spróbujemy wykorzystać moje koleżeńskie stosunki z Mańkiem. Maniek jest trenerem, ma obszerną wiedzę. Ja nie ukrywam, że też tej wiedzy się poruszam, ale wiadomo, że Maniek poszedł w specjalizację. Tym bardziej tutaj no, jego pomoc była nieoceniona. Aczkolwiek ja poruszałem się w wiedzy już gołębiarskiej, w wiedzy odżywkowej, więc było nam łatwiej. No i postanowiłem, że wydamy odżywki, które są nam potrzebne w pracy hodowlanej, że nie będzie ich 3 półki, tak jak niektórzy hodowcy mają, tylko będą to produkty, które będzie można wykorzystać w rozpłodzie oraz na gołębniku lotowym. Ja uważam, że najważniejsze w sporcie, czego my nie doceniamy, jest po prostu zachowanie jakiejś tam równowagi. No i u nas środki, które stosujemy czy w rozpłodzie, czy na gołębniku lotowym mają działać. My nie podajemy środków, żeby je podawać, tylko my je podajemy po coś. Większość hodowców podaje, bo jest poniedziałek, wtorek czy środa. Na tych gołębnikach trudno dostrzec czystą wodę, czy jakiś taki pomysł na tą hodowlę po prostu. Trzeba coś podać, bo jest poniedziałek, wtorek, środa. No my podajemy po to, żeby odbudować te gołębie, żeby przygotować się do treningów czy do lotu. No i tak pojawił się pomysł na te odżywki. Maniek, ja nie ukrywam, że były to jakieś tam prace, przemyślenia. Ja mogłem sobie troszeczkę popróbować poszczególne składniki dawkowania na rozpłodzie czy na gołębiach młodych. No wiadomo, że
stwierdziłem, że jeżeli Mariusz mi pomagał przez tyle lat, to będziemy promować te produkty, tym bardziej, że no jest mi łatwiej, bo dostępność tych produktów to już nie będzie jakaś produkcja pokątna, tylko to jest produkcja, którą te produkty ja stosuję od 6 lat swojej hodowli. No i chyba jest dobrze, ponieważ przez ostatnie 6 lat nie wypadliśmy, nawet wycofując najlepsze lotniki poniżej wydolności 58 czy tam 7% w sezonie, a była wydolność nawet 60 kilka procent stada lotowego, czyli jeżeli chodzi o wynik sportowy, no to był przez szereg lat, nie ukrywam, pomagały nam w tym odżywki. Dla zachowania równowagi chciałbym powiedzieć koledzy, że wszyscy myślą, że będzie jakaś tam, nie wiem, przypadkowo na przykład nasz mleokwas wydany Supermaniek, którego jestem współtwórcą, to coś zmieni w waszym życiu, jeżeli nie będziecie mieć pracy hodowlanej, dobrej karmy czy dobrego EMI. To nic nie zmieni w waszym życiu. I jeżeli nie ma gołębi, jeżeli nie ma zdrowia, to odżywka nic nie pomoże. To porównamy do sportowca, jeżeli sportowiec jest chory, jeżeli sportowiec ma kontuzję, czy coś mu dolega, albo jest kiepski materiał na sportowca, to z niego nic nie będzie i od tego trzeba zacząć. Odżywki są po to, żeby sportowcowi pomagać. I tego gołębie muszą być naprawdę dobre. Musimy bazować na dobrej karmie, bo jeżeli sportowiec będzie jadł kromkę ze smalcem, nie wiem, i pił cukier, to też mu nic nie pomoże. To jedzenie musi być zbilansowane, musi być wiedza o tym jedzeniu. Więc dobry gołąb, dobry materiał gotowy, ciężka praca, dobre jedzenie i na końcu używki, drodzy Państwo, one pomagają, naprawdę pomagają. Jesteśmy tego żywym przykładem. W ciągu kilku lat doszliśmy do czołówki Polski, latamy w oddziale, gdzie nie ma jakoś dużo gołębi na pierwsze loty. Idzie około, nie wiem, 2,5-2,200 gołębi. Możemy, my na tych koeficjentach robimy wyniki w Polsce, lotniki w Polsce, więc jesteśmy w stanie budować swoje gołębie, zrobić im formę i utrzymać. No i bazujemy na tych środkach, o których teraz mówię. Więc powstały te nasze używki. Pierwsze, co powstało, to ten nasz Supermaniek. Supermaniek, bo oczywiście od Markusza nazwa. Są też te aminokwasy, które powodowały, że kiedyś mi sztanga lepiej skakała w tym Supermaniku. Ale to nie jest takie proste, żeby wyprodukować dobrą używkę czy dobry środek. On ma działać, tak jak powiedziałem. I jeżeli mój gołąb wykonał pracę, to ta używka mu się należy. Jeżeli tej pracy nie wykonał, to ja nie wiem, po co tą używkę Państwo podajecie. Też trzeba wiedzieć, że podawanie odżywek musi być zbilansowane. Jeżeli nie została wykonana praca, to nie wiem, po co dajemy odżywki. Większość robi to, bo jest do tego przyzwyczajona. My zawsze podajemy daną odżywkę po coś. Aminokwasy są różne. Są różne frakcje aminokwasów. To nie jest tak prosto zrobić dobry produkt. Przekonałem się o tym ja. Nasze pierwsze próby to było porównanie produktów dostępnych na rynku, więc dokonaliśmy krótkiej analizy, uważam, wyróżniających się aminokwasów na rynku gołębiarskim. Nie będę mówił, jakie to są firmy. No było różnie. Trzeba było też zobaczyć, które aminokwasy działają, które nie. No, taka anegdota dla Państwa, że z tymi odżywkami to jest tak, że one mają pomagać, a nie decydować o rozwoju hodowli, bo wtedy skończy się źle. To ja zacząłem te aminokwasy podawać na rozpłodzie. To były różne frakcje aminokwasów. Jeden działał lepiej, drugie gorzej. Tych aminokwasów naprawdę podawałem na rozpłodzie na początku kilka razy. Potem te aminokwasy były podawane, nie wiem, co drugi dzień na przykład, czy codziennie. I teraz, drodzy Państwo, to jest niebezpieczeństwo. To, że będę podawał codziennie aminokwasy, to jest błąd. Aminokwasy muszę podać do budowy mięśniowej, do budowy połowotowej, bo tam one są potrzebne. Na rozpłodzie podawałem te aminokwasy, bo oczywiście nie mogłem zrobić gołębi nią krzywdy. Zawsze podawałem te aminokwasy podprogowo. Moje gołębie zaczęły się o dziwo pierzyć szybciej na tym rozpłodzie. Puściły pióra, one były zbyt mocne. W
wiecie, że w sporcie wymiarskim jest to zjawisko niekorzystne. Dlatego też takie sobie szafowanie odżywkami niekiedy nie pomaga. I my stawiamy na to, żeby pomóc tym gołębiom i żeby tych odżywek nie nadużywać. Więc po porocie gołębi podajemy ten preparat, można podawać na wodę, można podawać też ten preparat na ziarno. Także poprzez dwa rodzaje jakiejś tam frakcji, czy przez wodę, czy przez ziarno. Jeżeli są loty, nie wiem, 100-120 km, to trzeba odróżnić, bo drodzy Państwo, wy myślicie, że wy karmicie i używacie odżywek poprzez kilometraż, a to trzeba patrzeć się pod kątem wykonania wysiłku fizycznego. 150 km i 150 km to nie jest dystans równy. 150 km z wiatrem bocznym czy pod wiatr to nie jest 150 km z wiatrem. Nie wiem, wykonujemy na przykład 20 wywózek, to nie jest 5 wywózek. My tym gołębiom mamy pomagać. No i wracając do odżywek. Dobre podawanie odżywek, teraz wrócimy do końca do tego aminokwasu, to jest na przykład 30 sekund na krótkim dystansie 40. Ale jeżeli mamy do czynienia ze sportowcami, którzy faktycznie mogą polepszać swoje wyniki lotowe, no to wtedy te 30 sekund to daje nam różnicę pomiędzy 10 a 50 gołębiem na liście konkursowej. Jak dodamy do tego dobrą odbudowę przez 14 lotów, no to ja plusuję. Na każdej odbudowie osiągam jakąś korzyść. Jeżeli ktoś odbudowuje źle, on minusuje, czyli po 5-6 lotach ja już zaczynam przeważać nad takim konkurentem, który nie umie tego zrobić. Po 10 lotach już zaczynam dominować. No i nie ukrywam, że w sporcie gołębiarskim liczy się powtarzalność. Gołębie, które robią po 11, 12, 13 konkursów, na drugiej stronie listy konkursowej się nie liczą. Ma być powtarzalność, ma być szpica i tego w sporcie gołębiarskim szukamy. No i te aminokwasy mają nam pomóc w odbudowie polotowej ptaka. Ja nie ukrywam, że nasze gołębie, tak jakbyśmy zauważyli, to na przestrzeni lat zaczęły lepiej trenować, na przykład poniedziałek, wtorek, to kiedyś w ogóle gołębie po wysiłku fizycznym nie latały, ja mówię po wysiłku fizycznym, a nie po 100 km, nie? Czyli jak było ostro, jak polecieliśmy ostro, no to one gdzieś zaczęły latać dobrze w środę, w czwartek już widzieliśmy dobry trening, to hodowca widzi te oznaki formy, jest cięcie, jest zmiana kierunku lotu, więc to widać. W piątek już te gołębie naprawdę dobrze latały, no i w sobotę było przerwanie, w niedzielę był lot. Teraz u nas gołębie dobrze trenujemy już w środę. To tak jakbyśmy przesunęli to jeden dzień, to można wykorzystać, bo dobry trening, dobra wywózka, szybsze dochodzenie gołębia do stanu przedwysiłkowego, no to jest nasz duży plus. No i ten supermaniek jest wykorzystywany w rozkładzie. Ja nie będę omawiał gdzie, co, jak, to wszystko jest na etykietach. To nie jest stworzone po to, żeby ta etykieta była, tylko to jest tak napisane, jak ja to oddawkowałem, jak ja to stosowałem. No i teraz tak, jeżeli te aminokwasy, już mój gołąb znany w rozkładzie, jest wychowany na tych aminokwasach, no to wiadomo, że jeżeli trafią na gołębi lotowe, jako gołąb starszy, to te aminokwasy są znane, one nie powodują żadnego rozstroju, żadnego nowego przystosowania się. No i też mam na tym duży plus. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby nie powodować tak zwanego rozwalenia metabolizmu naszych zawodników. Ten metabolizm też można zepsuć karmą, można zepsuć odżywkami. Ja nie rozumiem, po co stosować na przykład trzech rodzajów karm na rozpłodzie. Niektórzy oszczędzają na tym rozpłodzie, stosują karmy słabsze. Na gołębniku lotowym stosują jakieś karmy, nie wiem, droższe, lepszy film. No to już nasz metabolizm dostaje, tego zawodnika dostaje ostro w tyłek. Wiadomo, że do przystosowania się do karmy czy do odżywki, jeżeli nie podaje dany środek, jakiś, nie wiem, tańszy, albo dzisiaj podaje aminokwas supermaniek, a jutro próbuje jakiś inny aminokwas na lotówce, no to wiadomo,
wiadomo, że ten metabolizm dostaje rozstroju. Jeżeli dostaje rozstroju, dochodzi do wykrwienia formy, organizm reaguje na to niczym innym jak przytruciem. A więc mój gołąb chowany na tym, nie wiem, supermajku, na rozpłodzie, z nagą na lodówce. Nie ma tam żadnego rozstroju, nie ma tam żadnej nowości. Jest zbudowana forma, jest trening, jest jakaś grupa treningowa, no i jest praca i to wystarczy, żeby tą formę utrzymać. Także może tyle o supermajku. Też proszę go podawać tak jak na ulotce, proszę nie podawać go w jakichś tam zwiększonych stężeniach, bo to nie ma sensu. Tak jak pisze na ulotce, to tak najlepiej działało. Troszeczkę żeśmy ten środek podawali, robiliśmy testy, więc to, co było najlepsze, no to jest na ulotce.